Witam Państwa serdecznie na kolejnych zajęciach kącika języka norweskiego. W dzisiejszym segmencie tematycznym przygotowaliśmy dla Państwa lekcje od 31 do 35, gdzie między innymi omówimy słownictwo związane z ubraniami oraz bielizną w lekcji 31. Lekcja 32 to słownictwo związane z sytuacją dialogową w sklepie. Właśnie takie sytuacje przedstawimy w lekcji 33 i 34, i tutaj pomoże nam koleżanka Justyna z odczytem tego dialogu. Natomiast lekcja 35 to słownictwo związane z porami dnia w Norwegii. Tak więc, zaczynając od rodzajów odzieży oraz bielizny, mamy takie słówko jak ytterteig, to odzież wierzchnia, ynnerteig, to bielizna, ull, to wełna, ullklær, to odzież wełniana, dametruse, to majtki damskie, harretruse, to majtki męskie. Natomiast ogólne słówko na majtki to en bądź ai truse. En lub ai strømpe, to pończocha, strømpebukser, to rajstopy, underbukser, to kalesony. I jeszcze mamy słówko en bristholder, bądź w skrócie beho, czyli stanik. Lekcja 32, czyli słownictwo związane ze sklepem i z sytuacją w sklepie. En butik, to sklep. En størrelse, to rozmiar, wielkość. O prøve, to próbować, przymierzać. Jarne, chętnie. Desfarre, to niestety. O hjelpe, to pomagać, pomóc. O passe, to pasować. O koste, to kosztować. Hva koster, to ile kosztuje. O kjøpe, kupować. O handle, to robić zakupy. I zwrot grzecznościowy, który wyraża podziękowanie, to takk skal du ha. I teraz lekcja 33, czyli dialog w sklepie i butiken. Zacznij, koleżanka Justyna. Kan jeg hjelpe deg? Ja, takk. Jeg vil ha en genser. Hvilken farge? Rød. Og hvilken størrelse bruker du? 38. Vil du prøve den? Ja, gjerne. I teraz po polsku tłumaczenie tego dialogu. Mogę w czymś pomóc? Tak, dziękuję. Szukam swetra. W jakim kolorze? Czerwony. Jaki rozmiar pan nosi? 38. Czy chce pan go przymierzyć? Tak, chętnie. I dalsza część dialogu. Passer den? Ja, den er greit. Hva koster genseren? 300 kroner. Vil du ha den? Ja, vær så god. Her er 300 kroner. Takk. Takk skal du ha. I tłumaczenie. Dobrze leży? Tak, świetnie. Ile kosztuje? 300 koron. Kupi go pan? Tak, proszę, tu jest 300 koron. Dziękuję. Dziękuję. Ważna tutaj uwaga. W języku norweskim, jeżeli jesteśmy w sklepie, to ekspedientka zwraca się do nas per ty. Czasami jest używana forma państwo, forma grzecznościowa di, o której mówiliśmy w poprzednich segmentach tematycznych kącika. Jednak jest ona dosyć rzadko używana. Oznaczałoby i użycie oznaczałoby, że ekspedientka zwraca się do nas per pan, pani, ale na ogół wszędzie w Norwegii stosujemy formę bezpośrednią, czyli ty. Lekcja 34 to kolejny dialog w sklepie i trzy przydatne słówka, zwroty. O bitte, to zmieniać, wymieniać. Jeg bare ser, to tylko oglądam. I en kvittering, to rachunek paragon. I przechodzimy do dialogu. God dag, trenger du hjelp? Ja, jeg leter etter olabukser. Hvilken størrelse? 36. Vær så god, har du noen modeller? Vil du prøve dem? Ja, takk, gjerne. I tłumaczenie na język polski. Dzień dobry, mogę w czymś pomóc? Tak, szukam jeansów. W jakim rozmiarze? 36.
Proszę, tu jest kilka modeli. Czy chce pan je przymierzyć? Tak, chętnie. I kolejny dialog. Tym razem ja zacznę. Kann ich helfen? Ja will bitte deine Schulen. Hat ich Quitteringen? Ja, was auch. I tłumaczenie na język polski, czyli czy mogę pani w czymś pomóc? Chciałabym wymienić sukienkę. Ma pani paragon? Tak, proszę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dialogi związane z sytuacją w sklepie. Ostatnia lekcja, czyli lekcja 35, ostatnia lekcja w tym segmencie tematycznym, to pory dnia i słownictwo z nimi związane. Mamy tutaj następujące słówka. En morn to ranek. En formiddag to przedpołudnie. En middag to południe. En ettermiddag to popołudnie. En kväll to wieczór. En aften to kolejne słówko określające wieczór. En bądź I not to noc. I en bądź I midnight to północ. Jeżeli z kolei chcemy powiedzieć, że coś dzieje się o określonej porze dnia, a czynność ta nie ma związku z czasem mówienia, to używamy formy określonej tych słówek, tych rzeczowników oraz do tego dodajemy słówko om. I tak przykładowo mamy om morgen, om vormiddagen, om ettermiddagen, om kvällen i om natten bądź om natta. To by było na tyle w tym segmencie tematycznym. Zapraszam Państwa serdecznie razem z koleżanką Justyną, która zapewne będzie uczestniczyła w kolejnych segmentach, jeżeli się pojawią dialogi, bądź koleżanka Martyna, która również niecierpliwie czeka na swój udział. Dziękuję z naszej strony i dziękuję. Pozdrawiam serdecznie naszych użytkowników. Pozdrawiam. Do widzenia.